Panie pośle, proszę wyjaśnić, jak to jest, bo przez wiele miesięcy usłyszeliśmy, że jest bardzo dobra sytuacja gospodarcza, że wszystkie wskaźniki rosną, że PKB jest coraz wyższe, a kilka dni temu gruchnęła trochę tak niepokojąca taka informacja, że jednak deficyt budżetowy będzie większy niż się spodziewano. I jak ma to rozumieć zwykły obywatel? To w końcu w finansach publicznych jest dobrze czy źle? Nie, to totalna opozycja i nowocześni idioci nie potrafią rozróżnić deficytu w budżecie państwa od deficytu sektora finansów publicznych, czyli całego sektora, do którego oprócz budżetu zaliczane są finanse samorządów oraz finanse systemu ubezpieczeń społecznych, czyli ZUS-u czy FUS-u, jakbyśmy to nazwali. I oczywiście jest tak, że w budżecie mamy wyśmienitą sytuację jak na ostatnie lata, bo mieliśmy, a właściwie można powiedzieć na kilkadziesiąt lat, bo do września mieliśmy nadwyżkę budżetową. Ale zaplanowany deficyt budżetowy był na poziomie prawie 60 miliardów złotych i jego wykonanie będzie znacząco, znacząco lepsze. Szacuje się, że ten deficyt może być o 20, nawet 25 miliardów mniejszy niż zaplanowany. Co oznacza, że jako budżet państwa będziemy się mogli mniej zadłużyć, mniej będziemy pożyczać. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych, całego sektora, jest na poziomie 51 miliardów i taka informacja do Brukseli poszła. Bo to jest deficyt również gmin, miast, województw. To jest również deficyt związany z brakiem środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do którego co roku trzeba odpowiednią ilość środków, dotacji przeznaczyć, żeby ten system był zbilansowany. A więc są dwie różne liczby i tylko złośliwi, którzy chcą świadomie wprowadzać w błąd opinię publiczną, mogą mówić, że tu coś jest nie tak. Ja twierdzę, że na koniec roku będziemy mieli sensacyjnie pozytywne informacje budżetowe, zarówno co do dochodów z podatków i to nie tylko podatku VAT, gdzie szacujemy, że te dochody mogą być wyższe nawet o 25 miliardów złotych, jest gigantyczna kwota, będą wyższe dochody z CIT-u, będą wyższe dochody z PIT-u, będą wyższe dochody od instytucji finansowych, będą dochody z hazardu, czego w ogóle nie było praktycznie do tej pory. Czyli mniejszy deficyt, wyższe dochody, a w związku z tym możemy dodatkowe pieniądze przeznaczyć na Służbę zdrowia, na deputaty węglowe dla kilkuset tysięcy rodzin górniczych. Ale wie pan, jak to jest odbierane, jak się tak mówi właśnie, że jest dobrze, że będą dodatkowe pieniądze, że wszystko jakby idzie, przekracza normy, wszystkie wskaźniki przekraczają normy, a równocześnie toczą się bardzo ostre negocjacje z protestującymi rezydentami, lekarzami rezydentami, bądź co bądź nie aż tak wielką grupą zawodową, to ludziom się zaczyna coś mieszać, nie zgadzać. Dlaczego nie można dać im pieniędzy, skoro to jest jednak istotna grupa zawodowa i od której praca odbija się na funkcjonowaniu całego społeczeństwa? Ja chcę powiedzieć, że ci młodzi lekarze nie przerwali strajku. Oni szantażują tym swoim głodowym strajkiem, bo to najpierw trzeba usiąść do rozmów, spróbować znaleźć te pieniądze, popatrzeć, czy są możliwe. Bo nie są możliwe pieniądze takie, jakie na początku zawistowali młodzi lekarze, że mówiło się nawet 8-9 tysiącach złotych jako pierwsze właściwie takie prawdziwe wynagrodzenie. To jest niemożliwe, bo każdy z nas by chciał zaczynać od takiej poziomu płac 8 czy 9 tysięcy, prawda? Więc a teraz nie ma trzeba dużej dobrej. Tak, nie ma, jest niższa, ale to musi się odbywać w pewnym dialogu, porozumieniu. To nie można stawiać po prostu rządu tutaj pod ścianą i właściwie oni nie chcą na razie przerwać strajku, przystąpić do rozmów. Bo nie ufają ministrowi. Chcą rozmawiać z panią premier. Ale pani premier ufa swojemu ministrom. To jest normalne, że ministrowie podejmują te rozmowy. Natomiast my mamy świadomość, że w ogóle wynagrodzenia w Polsce są słabe. Przecież każdy z nas to widzi. Ludzie żyją za 2800 czy za 2500, prawda, netto. I muszą z tego wyżywić, często utrzymać rodziny. To jest mało. My mamy pełną świadomość. Ale po tej dewastacji dochodów podatkowych, jakie nam zastawiła Platforma, PSL i te środowiska, które przez 27 lat rządziły w Polsce,
my musimy te dziury najpierw zasypać, musimy wyrównać te poziomy, żeby można odbić się w górę. Więc myślimy o tych zmianach. Te zmiany wynagrodzeń, płac, a również emerytur, rent, one będą wymuszane ekonomicznie, dlatego że mamy coraz mniej rąk do pracy i dobry pracownik będzie, już jest poszukiwany i już muszę oferować lepszą płacę. I jest już ściągany z Ukrainy w tej chwili. No oczywiście nie tylko z Ukrainy, ale to nam nie zasypie tej dziury w braku rąk do pracy, więc ekonomicznie te płace rosną w granicach 6% w tej chwili, można powiedzieć, w Polsce, ale na Węgrzech rosną na przykład o 14% w skali roku, więc widać, że mamy jeszcze możliwości wzrostu tych dochodów. Panie pośle, wspomniał Pan o zaufaniu Pani Premier do ministrów, no tymczasem Pani Premier zapowiedziała, że niebawem w rządzie nastąpią zmiany. I jak głębokiej rekonstrukcji Pan się spodziewa? No nie wiem, to są jakby decyzje Pani Premier przede wszystkim, prawda? Zobaczymy, czekamy, dużo jest spekulacji. Były przecież uwagi krytyczne kierowane w stronę niektórych ministrów. To jest kwestia pewno decyzji pani premier, budowy jakiegoś zespołu. My chcemy mieć coraz lepszą strukturę, również personalną, coraz lepszych ministrów. My nie zasypujemy gruszek w popiele. Jak widzimy błędy, staramy się je naprawić i staramy się z nich wyjść. Nie oszukujemy Polaków, tak jak to czyniła Platforma z PSL-em, opowiadając bajki o Zielonej Wyspie, kiedy wszystkim się żyło dużo gorzej. Dzisiaj oni się stroją w piórka tych, co to chcą, prawda, wszystkim rozdać pieniądze. Atakowali program 500+, haniebnie, głupio, że Polacy przepiją, że polskie rodziny przepiją te pieniądze. A dzisiaj mówią, że trzeba jeszcze zwiększyć program 500+ o 20 miliardów, bo 24 miliardy to na razie za mało według nich. No to są takie faryzejskie, takie zakłamanie, taka buta, arogancja, powiedziałbym odklejenie się od rzeczywistości. Więc zobaczymy, czekamy spokojnie na te zmiany. My mamy tyle pracy teraz z nowymi ustawami, jest sprawa niedomknięta przecież reformy systemu sądowniczego. Czekamy na te decyzje i ustalenia. Jest też niedomknięta sprawa komisji śledczej do spraw VAT-u. Miała być ta komisja, podobno już została podjęta decyzja polityczna, no ale nic się na razie w tej sprawie nie ruszyło. Kiedy pan się spodziewa powstania takiej komisji realnie? Ja myślę, że decyzja o tym, że powstanie i że będzie, jest pewna. Natomiast do tej komisji trzeba się perfekcyjnie przygotować, logistycznie, zasobowo. To są wagony dokumentów do przeczytania. To jest praca tytaniczna. Przypomnę, dotyczy kwoty nie tak jak w Ambergold 800 milionów, tylko 250 miliardów. Dlatego mówię, to trzeba zbudować instytucje, zespół instytucje z informatykami, z biegłymi, z świetnymi komputerowcami. Czyli co, przyszły rok? Myślę, że tak, tym bardziej, że już tam niewiele tych miesięcy zostało, jest listopad, miesiąc grudzień, już tak troszkę takim miesiącem okrojonym. Ale komisja będzie. Myślę, że tak, powinna powstać, jest zgoda polityczna w tej sprawie. To jest największa afera III RP, to jest gigantyczna skala oszustw, wyłudzeń, rabunku dochodów podatkowych polskiego państwa, ale również rabunku portfeli Polaków, bo to były pieniądze Polaków. I pan minister Rostowski, pan premier Tusk musieli wiedzieć, co się dzieje, ponoszą za tą polityczną odpowiedzialność. Również współpracownicy najbliżsi pana ministra Rostowskiego, dzisiaj często prominentni politycy Platformy Obywatelskiej, byli wiceministrowie. I wierzy pan, że komisja to udowodni? Tak, absolutnie. Mamy takie ilości tych materiałów, które już wiele lat temu ostrzegały Ministerstwo Finansów, że jest zwykłe złodziejstwo, wyłudzanie, że są gangi liczące kilkaset podmiotów, te karuzele. To już nawet nie były karuzele, wie pani, podatkowe, tylko całe Disneylandy podatkowe, lunaparki. Po prostu małe Sycylie, jak wczoraj usłyszeliśmy. No, ja myślę, że to nie była taka całkiem mała Sycylia, że to była całkiem duża Koza Nostra.